Siemka, witam Was w odcinku czwartym na temat Deepa. Deep jest to pompka na poręczy, więc w tym materiale będziemy poruszać kwestię wykonania poprawnie pompki na poręczy od regresji, czyli prostych ćwiczeń wzmacniających do samej wykonania pełnego Deepa na poręczy, czyli jak go wykonać prawidłowo oraz jak w nim progresować. Zapraszam serdecznie. Podstawą do dipa są tak zwane sztruksy, czyli wejście do podporu na obu poręczach, ustawienie sobie odpowiednio oczywiście dźwigni, czyli naszego nadgarstka przodem w stosunku do poręczy, które łapiecie, tak żeby wasza linia nadgarstku, łokcia i barku była w jednej linii w stosunku do poręczy. Chyba że macie szerokie poręcze, to jest ciężko utrzymać i trochę będziecie w szerszym zakresie, ale ogólnie trzymamy się tej zasady. Przekręcacie biceps do przodu, ustawiacie sobie z elewacji do depresji łopatki i to jest wstęp do deepa. Wasze ciało, czyli wasz brzuch musi być napięty, nogi są też, posadki są napięte i są skierowane lekko do przodu w takim lekkim hollow body. Hollow body jest podstawą w podciągnięciach w deepach, więc też tutaj się tego trzymamy. W związku z tym wchodzę sobie do tej pozycji, ustawiam sobie nadgarstek, ustawiam sobie łopatkę, ustawiam sobie łokieć oraz bark w jednej linii. W tej pozycji mam teraz elewację łopatki, wchodzę sobie w depresję i elewację. I trzymam sobie ten zakres, mogę sobie przejść parę zmian tego typu, żeby wyczuć sobie ruch. Praca w deepie polega na tym, że jeżeli mamy już hollow body i pozycję wyjściową, jak zgiąć nasze łokcie, czyli tutaj w tej fazie, kiedy mam z elewacji depresję łopatki i mam spięty brzuch i nogi są lekko skierowane, ręce są na szerokość barku, skinam sobie łokieć, prowadzę go blisko ciała, czyli nie prowadzę go szeroko, tylko dość blisko ciała, tak żeby zgięcie wykonać mniej więcej do kąta 90 stopni w łokciu, czyli mniej więcej gdzieś tyle, ok? I z tej pozycji wychodzę sobie znowu do krótkiej samej pozycji i to jest prawidłowo wykonany deep, więc pokażę go na poręczy. Odtwarzam dokładnie to samo. Sylwetka, nogi do przodu, depresja, trzymam sobie cyk do przodu i schodzę sobie w dół. Cyk i do góry. Cyk i do góry. Ok, w jaki sposób można przygotować się do deepa lub wzmacniać deepa, nie robiąc deepa? Można to oczywiście zrobić i nie jest na tyle siły, ale trzeba zadbać o kilka partii mięśni, które są odpowiedzialne za wykonanie deepa. Przede wszystkim klatka piersiowa, przede wszystkim triceps, tył głowy ramienia oraz sam core, czyli brzuch, poślad, lędźwia, czyli ten zakres, czyli żeby nam się nie łamał gdzieś tam, nie? Czyli co należy wykonywać do deepa? Najlepiej rzecz biorąc ogólnie wyciskanie hantelek na płaskiej ławce, ok? Bądź sztangi też może być oczywiście, ale hantelki lepiej nam się przyłożą na deepa, bo możemy regulować sobie odległość tych hantelek, czy wąsko, czy szeroko, nie? I tak samo wzorować sobie wyciskanie hantelek na płaskiej, ok, z pod deepa. Druga rzecz to jest właśnie to ćwiczenie, którym opieramy się, mamy hantelkę i prostujemy sobie, czyli triceps we wrzesieniu lub na wyciągu górnym macie wyciąg, trzymacie sobie i ściągacie tylko tutaj, prostujecie sobie tylko triceps w tym zakresie. Oraz odsyłam do ćwiczeń bazowych, czyli tak zwanych hollow body i plank, do utrzymania stabilności w obszarze koru, które potem te wszystkie ćwiczenia wykonane prawidłowo powinny nas przygotować na wykonanie co najmniej negatywa, czyli opuszczania się na poręczy. Jeżeli nie macie możliwości wykonania tych ćwiczeń, odsyłam do ćwiczeń na gumie oraz szwedek oraz różnego rodzaju ćwiczeń pomocniczych. Ok, krok pierwszy do deepa to jest tak zwana szwedka, czyli pompka z nogami na poręczy, z nogami na ziemi. I tutaj do tej dyspozycji mam takie poręcze rowerowe. One są trochę szerokie, trochę może za szerokie do tego, żeby wykonać. Żeby zrobić to ćwiczenie lepiej, można użyć sobie przynośnych poręczy na przykład, bądź mieć dwa boksy i na nich położyć sobie paraletki. Chodzi tylko o dźwignię, którą odtwarzamy w fazie, którą chcemy przycięć potem na deepa, nie? W związku z tym
mniej więcej dajemy sobie ręce tutaj, czyli na szerokość bark w tą pressure, że ale wiadomo, nie mam tutaj innych możliwości. Daję do przodu nogi, cyk. I tak samo jak w dipie trzymam sobie pozycję, spinam pośladki, spinam brzuch i z tej pozycji wchodzę sobie do kąta 90 stopni i się prostuję. Ok, taka szwedeczka. Ok, możemy ją wykonać w taki sposób, bądź dać nogi do przodu i w taki sposób. Żeby dojść do kroku drugiego, czyli do wykonania sobie dipa z pomocą gumy oporowej, jeżeli już potrafimy wykonać szwedkę prawidłowo, możemy zaczepić sobie taką gumę w taki sposób, żeby ona była mniej więcej pod naszymi kolanami. W związku z tym kolana są tak samo poprowadzone w hollow body, tylko są zgięte. Nie? Daję sobie ręce na wysokość naszej gumy. Wchodzę sobie do podporu. Nogi daję tutaj i tak samo pozycja hollow body, czyli nogi są skierowane do przodu. Depresja łopatki, spięcie brzucha, spięcie pośladków, zejście w dół, cyk. Przytrzymanie, wejście do góry. Ok, to jest drugi krok. Krok trzeci, czyli kąty, czyli pierwszy kąt, drugi kąt, trzeci kąt i do góry. Ok, jaka jest wada tego ćwiczenia? Ano taka, że guma upośledza nam głównie tą fazę dolną, bo tutaj właściwie nie muszę się wysilać, żeby trzymać tą fazę. Ona się buduje, ale buduje się wolniej. Sobie w tak zwane opuszczanie, czyli negatyw. Cyk. I sobie schodzę w dół. Ok, załóżmy. Najlepiej podstawić sobie boksa, żeby też nie spadać tak gwałtownie, tylko delikatnie z boksa wyjść. Schodzę sobie w dół. I wybijam się do góry z czegoś, co jest pod nogami, nie? Czyli cyk. I wybicie do góry. Cyk. 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 I do góry. W kolejnym kroku na przykład mogę zamiast gumy podłożonej na kolana utrudnić sobie sprawę i troszkę dolną fazę wzmocnić. W związku z tym mogę gumę zaczepić w taki sposób, czyli właśnie tutaj między poręczami, na krawat i zawiązać. W związku z tym mogę z tej fazy wejść negatywa znowu z powrotem i z pomocą gumy wybić się do góry z powrotem, albo boksa. Czyli tu mam dwie wersje, w dół albo nisko i wybijam się znów, albo obniżam trzy kąty, pierwszy, drugi, trzeci, guma wybija mnie do góry, bądź boks, który mam pod nogami. Jeżeli chodzi o progresję, w przypadku wykonania dipa w tak planche, straddle czy full planche, wszystko zależy od waszego planche, jakie jesteście w stanie trzymać, więc odsyłam was ewentualnie do tego typu poradników na temat samego planche, żeby potem wykonać sobie, połączyć dipa z planche. Natomiast w przypadku tak planche jest trochę trudniej, ponieważ w tej fazy dopiero dolna faza z gumą pomaga nam wybić nogi do góry. Jakie są możliwe kompensacje w tym ćwiczeniu? Można zejść sobie również w taki sposób, że za bardzo rozciągnąć odcinek klatki piersiowej i wykonać sobie w taki sposób, który też za chwilkę pokażę. Drugi, czyli puszczenie. Ok. Wykonywać dipa nierówno albo zbyt nie do pełnego zakresu ruchu, więc to też są możliwe błędy, które wykonać można w tym ćwiczeniu. Teraz dla odmiany pokażę dipy, które możecie progresować w tym ćwiczeniu, czyli jakie dipy wykonywać sobie, jeżeli umiesz standardowego dipa. Więc tutaj mogę sobie przede wszystkim dodać sobie ciężaru na pasie i kiedy wykonuję ćwiczenie prawidłowo, mogę sobie dociążać się i w tym samym progresować w pushu, czyli dipie z pushem. Mogę również przechylić moje nogi do góry, czyli wykonać sobie tak zwane tak plancze i z tak plancze wejść sobie w dipa. To też jest progresja potem budująca nam siłę w pushu i plancze. Oraz mogę również wykonać sobie impossible dipa, czyli dipa do tyłu, który jest bardzo trudny, ale pokażę wam, które można wykonać i które potrafię. Standardowy. Spowolnienie fazy. I przyspieszenie. Trzy kąty. Pierwsza. Okay.
I kolejne do góry cyk. Łopatka, znowu lekka protrakcja, zejście w dół. I do góry. Ok? Oraz straddlu, trochę trudniej. Szeroko nogi, ręce tutaj, nogi skierowane, wyprostowane. Przejście stąd. Teraz impossible, czyli nogi pchacie do przodu. Trzymacie sobie tą pozycję i stąd schodzicie sobie do góry. Wszystko zależy od waszej siły. Pewnego impossible niestety nie zrobię, ale głównie chodzi o ruch w drugim zakresie, czyli o przechylenie się do tyłu i wykonanie tutaj właśnie siłę, głównie tricepsa, to ćwiczenie. Także siła w tak plancze buduje wam głównie siłę barków, główny dip, klatka piersiowa, również triceps oczywiście, a spowolnienie i podwyższenie fazy, czyli trzy kąty, buduje wam siłę w każdym zakresie, który jest dla was najcięższy. Przyspieszenie fazy buduje wam ekstuzywność, który potem przekłada się na przykład na muscle upa. To był materiał o dipie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i wyceniecie z tego cenne wnioski do waszych treningów związanych z pompką na poręczy. Także gorąco zachęcam do treningów oraz do kolejnych materiałów.